Dobiegł końca kolejny rok formacyjny Lwowskiego Seminarium Duchownego Świętego Józefa w Lwowie-Brzuchowicach. Przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej 25 maja odwiedził kleryką metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Wspólną mszę świętą odprawiono z rektorem seminarium Piotrem Brzeskim, dyrektorem Instytutu Józefa Bilczewskiego Jackiem Uliaszem, alumnami i wykładowcami seminarium. W swoim słowie do przyszłych kapłanów arcybiskup Mokrzycki zachęcił kleryków w czynach świadczyć swoją wiarę i żeby uniknąć rozczarowań, brać przykład ze świętych, na przykład ze świętego arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego, monografię listów którego alumni lwowskiego seminarium dostali w darze z okazji zakończenia roku akademickiego. I znowu pytamy, po co taka jedność pomiędzy ludźmi? Po to, aby z jedności zrodziły się przepiękne owoce miłości, widoczne dla wszystkich i pozwalające zwykłym wierzącym stawać się świadkami Jezusa jak apostołowie. Czyli żyjąc z Bogiem, niosąc Słowo, niejako kontynuować misję samego Jezusa. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyjdź królestwo Twoje, ciało Chrystusa. Będę błogosławił Pana, powierz nasz na syn. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.